Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa. Niech będą z wami wszystkimi. Bracia i siostry, czcigodni kapłani, współtowarzysze tego pielgrzymiego trudu, już jesteśmy u celu. Tron Madonny jest przed nami. Przychodzimy do Matki ze swoimi sprawami, tymi radosnymi i tymi trudnymi. Przez tydzień pielgrzymowaliśmy do stóp Królowej Polski, aby przedstawić jej swoje życie, swoje problemy i troski. Powierzmy się Matce, ofiarujmy jej swoje serce, bądźmy z nią, ukliknij przed nią i dajmy jej całych siebie. Powiedzmy Jezusowi Maryi to, co mamy w swoim sercu i niech ta pielgrzymka wyda w naszym życiu wspaniałe owoce. Umiejmy powiedzieć dziękuję za ten przeżyty czas. Ofiarujmy jej to, co trudne, to, co doskwiera. Nie obawiajmy się, że nasza mama nie wysłucha, nie przytuli, nie wspomoże. Ona czeka na nas. Złóżmy na jej ręce cały ten trud pielgrzymowania. Zawołajmy za błogosławionym Carlo Acutis, świętym czasów jak najbardziej współczesnych, który przyświecał nam, prowadził nas, pomagał w drodze podczas tej pielgrzymki. Panie, uczyń mnie świętym w sposób, w jaki chcesz. Tak napisali wspólnym wysiłkiem bracia i siostry z szefostwa organizacyjno-logistycznego przewodniko, śpiewniko i modlitewnika pielgrzymkowego naszej 39. samodzielnej pielgrzymki z Trzemeśni na Jasną Górę. A jeśli znamy teorię, nawet tą najbardziej wzniosłą, jakby niearystyczną, jeśli posiadamy wiarę, jeśli posiadamy dobrą wolę, cóż nam przeszkadza, aby wprowadzić ją w życie? Ojcu Stanisławowi z tutejszej wspólnoty ojców Paulinów na Jasnej Górze dziękujemy za odczytanie intencji. Pozwólcie, że dokonam prezentacji głównej grupy pielgrzymkowej obecnej na tej mszy świętej w cudownej kaplicy. 39. pielgrzymka piesza z Trzemeśni, która przybyła na Jasną Górę z dekanatu myślenickiego archidiecezji krakowskiej, wędrowała przez 7 dni, pokonując 178 km pod przewodnim hasłem Posłani w pokoju Chrystusa. Ojcami duchownymi są ojciec Wirgiliusz Pustkowski, Bernardyn pracujący w Maroko i ksiądz Michał Cużydło, wikary z Sieprawia, a także ksiądz Jarosław Gawełda. Przewodnikami organizacyjnymi są siostra Bogumiła i brat Jacek, głównymi porządkowymi siostra Julia, Barbara, Zofia, Elżbieta, Katarzyna, bracia Mateusz, Paweł, Krzysztof, Józef, Piotr i Paweł. Baza pielgrzymki to siostra Nikola, Agnieszka i Julia. Pielgrzymka liczy w całości 135 pielgrzymów pieszych. Najmłodszy pielgrzym to Tomek z Myślenic. Najstarszy brat to Andrzej Urbanik z Łęk. Dołączyła także do nas 88. osobowa pielgrzymka autokarowa. Również dołączyli do nas pielgrzymi indywidualni z naszych parafii. Na samym początku znajmy, że wszyscy wobec Boga jesteśmy grzeszni, abyśmy godnie mogli wysłuchać Słowa Bożego i uczestniczyć w ofierze eucharystycznej. Jesteś mi.
Chwała na wysokości Bogu, na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja, Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przykładanie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Módlmy się. Wszechmogący Boże, w czasach Starego Testamentu na duże karmy przyjmowałeś modlitwy proroków, a w Nowym Przymierzu wybrałeś tę górę na miejsce czci Najświętszej Maryi Panny. Spraw przez niej wstawiennictwo, abyśmy doszli do Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Michała. Biada tym, którzy planują nieprawość i obmyślają zło na swych łożach. Gdy świta poranek, wykonują je, bo jest ono w ich rękach. Gdy pożądają pól, zagarniają je, gdy domów, to je zabierają. Biorą w niewolę gospodarza wraz z jego domem, człowieka z jego dziedzictwem. Przeto tak mówi Pan, oto ja obmyślam dla tego plemienia niedolę, od której nie uchylicie karków i nie będziecie dumnie kroczyć, bo będzie to czas niedoli. W owym dniu wygłoszą przeciw wam satyrę, podniosą wielki lament, mówiąc: jesteśmy ograbieni do szczętu. Odmierzono sznurem dział mojego ludu i nikt mu go nie zwrócił. Pola nasze przydzielono grabieżcy. Przeto nie będzie u was nikogo, kto by odmierzał sznurem dział w zgromadzeniu pańskim. Oto Słowo Boże. Nie zapominaj o ubogich, Panie, nie zapominaj o ubogich, Panie. Dlaczego z dala stoisz, o Panie? Ukrywasz się w czasach ucisku, gdy występny się pyszni, biedny jest w udręce
i ulega podstępom, które tamten uknął. Nie zapominaj o ubogich, Panie, bo chełpi się grzesznik swą pożądliwością, bluźni drapieżca i pogardza Panem, pyszniąc się mówi występny, nie pomści, nie ma Boga. Oto całe jego myślenie. Nie zapominaj o ubogich, Panie. Jego usta pełne przekleństwa, zdrady i podstępu, a pod jego językiem złość i krzywda. Czai się w zasadzkach przy drogach i zabija niewinnego z ukrycia. Oczy jego wypatrują biedaka. Nie zapominaj o ubogich, Panie. A ty to widzisz i trud i cierpienie, patrzysz, by wziąć je w swe ręce. Tobie poleca się biedny, ty jesteś opiekunem sieroty. Nie zapominaj o ubogich, Panie. Alleluja, alleluja, alleluja. Przekazał słowo jednania. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób go zgładzić. Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd, a wielu poszło za nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz zabronił im surowo, żeby go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na nim, a on zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie, ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W jego imieniu narody nadzieje pokładać będą. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, siądźcie na chwilkę, kto może. Zaskakująca reakcja Jezusa na to, co usłyszał. Przecież faryzeusze odbyli naradę przeciw niemu, w jaki sposób go zgładzić, w jaki sposób go zabić. A Jezus, kiedy się o tym dowiaduje, oddala się stamtąd. Wielu ludzi idzie za nim i on uzdrowił ich wszystkich. Jakby w reakcji na tą wieść o tym, że ma zostać zgładzony, że ten plan, który przecież odwiecznie się realizuje, w końcu ma nastąpić, Jezus jakby intensyfikuje swoją działalność łaski w świecie. Jak dotąd było przecież tak, że uzdrawiał
tych, którzy przychodzili. Czasem było tak, że uzdrowił tylko jedną osobę z jakiegoś tłumu. A tutaj ewangelista Mateusz nam podkreśla, że uzdrowił wszystkich. Chce pokazać, że ta wieść o tym, że ma zostać zabity, wcale nie wytrąciła go z jego planu. Dlaczego? Dlatego, że Jezus był cały, doskonale, można powiedzieć, zanurzony w Bożym planie. Nic nie było w stanie go z tego planu Bożego wytrącić. Ani ta niewiara i zawiść, nienawiść faryzeuszów, ani egoizm apostołów, ani obojętność tłumów. Nic nie było w stanie go z tego Bożego planu wytrącić. Ale my takiej łaski nie mamy. Warto się dzisiaj zastanowić, jak my reagujemy na różne trudne informacje, trudne doświadczenia, które nas w jakiś sposób dotykają. Bo ta dzisiejsza Ewangelia jest właśnie dla tych, którzy są złamani, może na duchu, może na ciele, przez jakąś chorobę, ból, cierpienie. Ta Ewangelia jest do tych, którzy są zgaszeni przez to, że może nie idzie tak, jak nam, jakbyśmy sobie planowali różne rzeczy. Że może nawet ta nasza wiara tutaj jakoś ciągle gdzieś jest wyśmiewana, tłamszona. Ktoś próbuje nas przygasić. I może właśnie niektórzy tacy już są. To jest właśnie Ewangelia dla nas. Bo ta Ewangelia pokazuje nam, że najważniejsze w naszym życiu to jest zaufać Panu Bogu. Nawet jeżeli może nie dostrzegamy tego, że w jaki sposób ten Boży plan się realizuje. Nawet jeżeli może coś dzieje się zupełnie nie po naszej myśli. Mieliśmy takie doświadczenie w tej pielgrzymce, bo miałem iść tą pielgrzymką. A udało mi się dzisiaj tylko przejść z początku alei tutaj na Jasną Górę. Pan Bóg ma swoje plany i trzeba Mu zaufać. Trzeba powiedzieć, okej, ja może i przygotowałem sobie super konferencje i kazania i w ogóle świetny plan na całą pielgrzymkę. Ale może Pan Bóg ma lepszy plan na tą pielgrzymkę. Może Pan Bóg ma lepszy czas na ten czas, który jest nam dany. I w tym naszym takim trudnym doświadczeniu, czy tych trudnych doświadczeniach, które mamy w naszym życiu, taką szczególną osobą, która się pojawia, jest przecież Maryja. Maryja, która dzisiaj w święto Matki Bożej i Szkapleżnej przyjmuje nas pod swój płaszcz. Przyjmuje nas do swoich ramion. Tak jakby chciała powiedzieć, nie przejmuj się, nie martw się, zaufaj. A tutaj szczególnie na Jasnej Górze Maryja nam pokazuje, zaufaj Jemu, zaufaj mojemu Synowi, Jezusowi. Cokolwiek trudnego dzieje się w Twoim życiu, niech ta ufność Cię przepełnia. Zanurz się w tej ufności. To jest dużo więcej niż powiedzieć tylko Jezu, ufam Tobie. Bo powiedzieć to im może nam przychodzi łatwo. Ale chodzi o to, żeby to się przerodziło w nasz styl naszego życia. Żebyśmy tą ufnością po prostu żyli i emanowali każdego dnia. I to jest, słuchajcie, najlepszy sposób na to, żeby pokazać, na czym tak naprawdę polega Kościół. Jeżeli będziemy tym zaufaniem do Pana Boga epatować wokół siebie, wszędzie tam, gdzie jesteśmy posłani. Przeżywamy tą pielgrzymkę, tak jak już było powiedziane, właśnie w tym temacie tego roku duszpasterskiego, posłani w pokoju Chrystusa. Niech zatem po tej dzisiejszej także uroczystości, kiedy jesteśmy posłani dalej, posłani do naszych domów, posłani do naszych środowisk, abyśmy zostali posłani faktycznie w pokoju Chrystusa. Aby te trudne doświadczenia, które są w naszych sercach, zaczęły się przemieniać dzięki temu bezgranicznemu zaufaniu, zanurzeniu się w Bożym planie. Do tego prowadzi nas Eucharystia.
Jak sobie uświadomimy, o co chodzi z Karmelem, że to przecież jest prorok Eliasz, który, jak być może wiemy, był taki moment, że został sam jeden prorok. Cokolwiek dzisiaj trudnego dzieje się wokół nas, cokolwiek dzisiaj trudnego dzieje się w Kościele, to nie jest tak ekstremalne doświadczenie, jakiego doświadczył Eliasz, kiedy został sam jeden prorokiem Boga Jahwe. I co się stało? I się załamał. Powiedział: ja chcę umrzeć, zabierz mnie stąd. Przegraliśmy, nie udało się, dziękuję, do widzenia i wychodzę. I co się stało? Anioł budzi go, przynosi mu chleb z nieba. Jeden raz, drugi raz i poślony tym chlebem wędruje na Bożą Górę, tak, żeby tam spotkać się z Panem Bogiem, a potem wraca, żeby pokazać, kto jest prawdziwym Bogiem. Że to nie te bożki, tylko faktycznie Bóg jest prawdziwym Bogiem i żywym. Czerpmy i my siłę doświadczenia o Bogu, o naszej wierze, przede wszystkim ze spotkania z Nim, z doświadczenia Jego obecności, spotkania na Eucharystii, ale także spotkania w tej modlitwie osobistej. Pielgrzymka, pielgrzymowanie, czy to piesze, czy autokarowe, każdy w jakiś swój sposób, na ile może, jest zawsze takim przeżyciem duchowym, które nas zbliża do Pana Boga. Ale najważniejsze jest to, co z tego zostanie. Co z tego zostanie na kolejne lata? Co z tego zostanie na kolejny czas? Wtedy, kiedy ta pielgrzymka, kiedy to doświadczenie duchowe się skończy. Kiedy musimy wrócić do siebie, do swoich rodzin, do swoich środowisk. Księdzu Jarosławowi z 39. pielgrzymki pieszej z Trzemyśli na Jasną Górę dziękujemy za wygłoszone do nas Słowo Boże. Teraz ufni w niezawodne wstawiennictwo wielkiej patronki dnia dzisiejszego, Matki Bożej z Góry Karmel, zanieśmy z ufnością i wiarą modlitwy, prośby, błagania, sprawy, kłopoty, problemy. Za Kościół, aby wierny nauce Jezusa Chrystusa pociągał wszystkie ludy i narody. Za duchownych, aby na wzór Maryi byli posłuszni Bożym wezwaniom. Ciebie nasz Boże prosimy, wysłuchaj nas, Panie, zmiłuj się nad nami. Za zagubionych w życiu, aby odnaleźli drogę ku Bogu. Ciebie nasz Boże prosimy, wysłuchaj nas, Panie, zmiłuj się nad nami. Za wszystkich polecanych w tej Eucharystii, żywych obdarz swym błogosławieństwem, zmarłym daj pokój wieczny. Ciebie nasz Boże prosimy, wysłuchaj nas, Panie, zmiłuj się nad nami. Za wszystkich uczestników 39. pieszej pielgrzymki z Trzemyśli na Jasną Górę, aby intencje, w których pielgrzymowali, zostały wysłuchane. Ciebie nasz Boże prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
za nas tu zgromadzonych, abyśmy wzrastali w przekonaniu o Bożej wierności. Dziękujemy Tobie, Panie Jezu, że dałeś nam Maryję za naszą Matkę i Królową. Weźmy, prosimy, na naszą modlitwę, którą razem z nią do Ciebie zanosimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę za Twoją, na cześć Pana swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie, składamy Tobie, Boże, nasze dary i prosimy Cię, abyśmy za jej przykładem służyli Tobie z miłością i się ze swoim dziełem odkupienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. Górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu Duchu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziełczynienie, i abyśmy Ciebie wielbili, oddał cześć Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc Jego założyciela. Przejmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła swe błaganie z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się Kościoła. Wyniesiono do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Yeah.
Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia chwały. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, z naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie módź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem,
Wspomóż nas w Twoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu pełnia dzień, oczekowali naszego przyjścia Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mi wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, posiłeś nas najświętszym sakramentem ciała i krwi Twojego Syna. Umocnij w nas miłość ku Tobie i spraw, abyśmy służą najświętszej Maryi Pani naśladowali jej cnoty. Przez Chrystusa Pana naszego. Bardzo krótkie słowo na pożegnanie. Bracia i siostry, przygotowując się do tej mszy świętej, również i na zakończenie chciałem wykorzystać refleksję biblijną zamieszczoną w naszym przewodniku, śpiewniku, modlitewniku pielgrzymkowym Posłani w pokoju Chrystusa, przygotowanym dla naszej 39. pielgrzymki Strzemyśli na Jasną Górę, lecz szedłem tutaj nie ze strony parkingu, nie ze strony herbaciarni czy domu pielgrzyma, lecz z centrum miasta. Całe Aleje Jasnogórskie zajęte kolumną radiowozów. Radiowozów są mikrobusy lub radiowozy, samochody osobowe z niebieskimi sygnałami świetlnymi. Zgrupowano mnóstwo policji. Jest również oddział policji konnej. Nobliwie wyglądającego mężczyznę pod krawatem w garniturze, który pozdrowił mnie jako przychodzącego kapłana. Spytałem, co to za impreza masowa, która wymaga takiej ilości policji. Odpowiedział, że szykuje się kolejny atak środowisk spod sześciobarwnej chorągwi, środowisk sodomitów, innych dewiantów. A więc, bracia i siostry, cały czas jesteśmy jakby na wojnie, w walce. Nie możemy spocząć. Wiem, że w ogólnej opinii średniowiecze ma fatalny marketing, fatalną opinię, zacofanie, ciemnota, wszystko co najgorsze, brud, smród i coś tam jeszcze, ale zauważmy, że ten samo średniowiecze ma tysiące obrońców, bardzo wielu historyków, wybitnych profesorów, również ze świata zachodniego, którzy twierdzą, że była to najpiękniejsza epoka w historii cywilizacji łacińskiej i to obśmiewane średniowiecze na takie i inne problemy jak nasze zawsze miało jako remedium dwie rzeczy. Miecz i krzyż. Walka, czyli pojmowana jako obrona i atak, ofensywa i defensywa oraz krzyż, czyli wiara. I z tej walki nikt z nas nie może się zdyspensować. Walka, wojna, współzawodnictwo, niekiedy bardzo brutalne, to oczywiście domena męska. Niestety również i panie, dziewczęta, kobiety bez względu na swój stan nie mogą się z tego dawania świadectwa siły oporu zwolnić. Jeden z wybitnie maryjnych kapłanów współczesnych mówił: bez Maryi nie damy rady, ale z nią zwycięstwo jest gwarantowane i pewne. Na ten powrót do naszych parafii, naszych domów, naszych rodzin i na to maryjne zwycięstwo niech nam Bóg błogosławi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.